Dzisiaj mam propozycję na wyborne śniadanko, a będzie to jajko sadzone, duszony szpinak, chrupiąca grzanka posmarowana serem kozim. A zatem będziemy potrzebowali, no mamy tutaj 3 jajka, bo akurat zrobimy 3 takie grzaneczki, świeży szpinak, cenne źródło żelaza, ser kozi i chleb tostowy. My grzanki zrobimy w tosterze, ale można także usmażyć sobie na patelni. I oczywiście będą potrzebne przyprawy, a zatem tradycyjnie świeżo zmielony pieprz, sól. Do naszego szpinaku dodamy jeszcze 2 ząbki czosnku. Szpinak będziemy dusić na oliwie z oliwek. Najpierw zabiorę się za przygotowanie szpinaku pod duszenie, a zatem na rozgrzaną patelnię wlewam taką niezbyt dużą porcję oliwy. Wrzucam czosnek i króciutko, bo tylko przyrumienie, wrzucam szpinak. Szpinak będę podduszała do miękkości. Szpinak odrobinę zmniejszył swoją objętość, a zatem solidna porcja soli, bo szpinak jest bardzo taki neutralny w smaku. I świeżo zmielony pieprz. Wszystko dokładnie mieszam i tak 2-3 minutki będę jeszcze podduszała. Szpinak się dusi, a ja w tym czasie posadzę nasze jajeczka. Wlewam oliwę, wbijam jajka. Nasze jajka odrobinę posolę i będę je tak smażyła do ścięcia białka. Jajka są już gotowe, również szpinak, a zatem wyłączam gaz i przygotowuję śniadanko. Chrupiące grzanki smaruję kozim pysznym serem. Na posmarowaną grzaneczkę nakładam porcję szpinaku. I na koniec jajeczko. Pięknie nam się posadziło. I już ostatnie. Nasze pyszne śniadanko jest już gotowe. Jeszcze odrobina świeżo zmielonego pieprzu. Jest to naprawdę doskonała propozycja, ponieważ śniadanko jest bardzo smaczne, zawiera dużo energii i oczywiście jest bardzo zdrowe, no i przede wszystkim również pięknie wygląda. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.